Los to taka żmija, jednych bardziej tyka, drugim trochę sprzyja, jak u panów nika. Nawet order od Bieruta nie uchroni przed oskarżeniami o formalizm. Nie pomogła również muzyka dla wojska do propagandowych filmów. Nawet jako wiceprezes ZKP też jestem trefny dla tej władzy. Za warszawskie dzieci, za kolegę Witka, w getcie grałem z nim za kasę. Gdy wróciłem do Warszawy po powstaniu, nie znalazłem swych partytur w domu. Nie spłonęły razem z całym miastem, tylko ktoś napalił nimi w piecu. Z dymem poszły płyty z głosem Starzyńskiego i lutniczy warsztat taty. Na co jednak pamięć świeża, więc co nieco odtworzyłem z głowy. Los to taka żmija, jednych bardziej tyka, drugim trochę sprzyja, jak u panów nika. Dla tresury swojej zgroją lub nagrodzą, nie wiadomo jak i kiedy. Na zachętę puszczą do Szostakowicza i Berliner Filharmoniker. Tam z Haczaturianem przywódcę chlapnąłem coś za dużo o swych planach. Wnet dostałem prikaz, żeby grzecznie pisać do słów Iwaszkiewicza. Znów mnie polubili i do Chin posłali do samego sekretarza Mao. Ja tam w Chinach, a tu żona z epilepsją przy ataku topi córkę w wannie. Próżnia w głowie, a już jest zadanie nowe, mam blondynie agitować. Nawet nie zdążyłem szepnąć o ucieczce, a już mam na stałe ogon. Los to taka żmija, jednych bardziej tyka, drugim trochę sprzyja, jak u panów nika. Lecz Polak potrafi, nie upilnowali dyrygenta panów nika. Z filharmonii tylnym wyjściem szybki lot z Zurychu prosto do Londynu. Ale była jatka w kraju, zamieszanie, międzynarodowy skandal. Wielki kompozytor zniknął z radia, prasy wstecznie poprawiono zdjęcia. Żona mimo epilepsji poszła w tango, jestem singiel na wygnaniu. Nic nie myśleć teraz, liczy się ta chwila, komponować, komponować. Będzie tak jak będzie, robię to co umiem, tyle ładnych jest angielek. Będzie tak jak będzie, robię to co umiem, tyle ładnych jest angielek. Los to taka żmija, jednych bardziej tyka, drugim trochę sprzyja, jak u panów nika. Los to taka żmija, jednych bardziej tyka, drugim trochę sprzyja, jak u panów nika.